You know that I'ma keep it cool. With you I feel like breaking rules. On the edge looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us too. Witajcie, nawet nie wiecie jak długo czekałam, żeby się z wami przywitać w ten dzień, w tym filmie. Gdzie jestem? Co się będzie działo? To dowiecie się później. Na lotnisku przeszłam odprawę osobistą i teraz ale idziemy... Ale nas trwali? Boże, tak. Toretki sprawdzali, moją walizkę sprawdzali, musiałam otworzyć. I teraz... No, ale idziemy do naszego... Okay, jakie są wymogi. Tak, jest bardzo mało ludzi. Zauważyłam. No właśnie. Nasz lot jest czwarty dzisiaj. Czwarty? Ja myślałam, że był pierwszy. Nie, jak ja wstałam o czwartej rano, to słyszałam, jak samolot startował. Nie wiem, czy był pierwszy lot, czy był już drugi albo trzeci. Do Polski? Czwarty. Czy nie? Nie wiem, czy gdzieś indziej. Zobaczcie, jesteśmy już w samolocie. Zdejmę sobie maskę na chwilę, bo z wami rozmawiam. Ja też mam zdjęcia. Dzisiaj my mamy zaćmienie słońca i właśnie nie wiem o której, ale będzie, kiedy będziemy lecieć, to będzie ładnie, bardzo ładnie. A nie wiem, czy teraz przyjdzie później. Chyba później. Jestem bardzo ciekawa, czy będzie pełny samolot, czy nie, bo na razie nikogo nas nie siedzi. Jest tylko torebka. Za chwilę lądujemy. Weronika? Chmury są, wiesz, bo tak. Patrzcie, jaką mamy wyżerę. Werka stwierdziła, że dzisiaj zamawiamy wszyscy McDonalda. Jesteśmy już w domu, dojechaliśmy. Tutaj zestawy, słuchajcie, nawet nie wiem ile sztuk. Duża torba za 120 zł, naprawdę. Ja w Irlandii by za to były 3 zestawy tylko Big Maca. Także tylko McDonaldy w Polsce jeść. A tobie smakuje dobre? Co? Tak? No to dobrze. Witam Polsko! Wy chyba już wiedzieliście, że ja lecę do Polski, bo jak na wakacje, to do babci i do dziadzia, czyli do Polski. Minęło już kilka dni, pogoda brzydka, pogoda tutaj jest straszna. Ja myślałam, że będzie gorąco, że będzie ładnie, będę się opalała, ale nie. Cały czas leje, są chmury, wieje. Mam nadzieję, że się szybko wypogodzi. Co ty robisz? Rozpakowuję paczki. Bo chcę sobie rozłożyć basen. Mój lot do Polski był jako pierwszy. Ponad 3 miesiącach. Strasznie się bałam, że nie polecimy, bo cały czas widziałam, na przykład na Facebooku, mój lot odwołany, mój też odwołany i się bałam, że nasz też będzie odwołany. Ale na szczęście jesteśmy cali i zdrowi w Polsce. Szybko, bo Pushing Girls zamówiła kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, zamówiłam to w Home Menu, to zestaw sztuczców. Ciocia Aga to sobie zamówiła, a jak ciocia Aga zamówiła sobie też sztuczce, to ja zdecydowałam, że ja chcę kupić coś mojej babci.
Zgadnijcie, co jej kupiłam. Baksę, bo ostatnio mówiła, że jej baksa się zepsuła. Kuchnia mojej babci jest w kolorze biało-szarym, więc idealnie będzie pasowała. Ulala! Kolejna paczka, tym razem obuwie.pl. Buty, paczka z butami. A co Pushinger kupiła? Tada! Zamówiłam dwie paczki Hawajnasów. Pierwsze są dla cioci Jaki, a drugie są dla mnie. Tada, tutaj są moje. Wybrałam sobie takie ładne, miętowe z Minnie Mouse. Wiecie, że ja mam obsesję na punkcie Minnie Mouse. Jest taka słodka, tutaj ma zamknięte oczy, tutaj jest przestraszona albo w szoku, a tutaj się cieszy. I tutaj jest napisane Minnie. A tutaj jest druga para dla cioci Agi, ale fajne, takie wakacyjne. Tutaj jest napisane Ocean Air, a tutaj Salty Hair. Wow. Werka mnie zawołała, żeby rozpakowała zamówienie z sklepu obuwie i zamówiłyśmy Hawajanasy, ale ja już wcześniej rozpakowałam swoje, które zamówiłam jako pierwsze. Później zamówiłam te dwie pary. Zobaczcie, jesteśmy twins. O, nie widziałam. Moje są takie ciemnoróżowe, a Weroniki są miętowe. Nie zauważyłam, ale fajne. Superowe są. No te... Jeszcze mam właśnie jedną parę, bo moje Hawajanasy wyrzuciłam, to są żółte. Super. My właśnie jesteśmy w Reserved i zobaczcie, jaki mam fajny outfit. I to jest koszulka pożyczona od Julki, a tutaj jest Karolina. Powiedz cześć. Cześć. Cześć, a tu jest Julka, powiedz cześć. Cześć. Ja i dziewczyny wybrałyśmy ciuchy, które nam się podobają i teraz będziemy je mierzyć. Tadam! Ja i Luka przebrałyśmy się w takie same sukienki, bo się nam spodobały. Najpierw Julka miała... pokaż, co miałaś. Jula miała zielone spodnie, ale są za małe na nią. I niestety nie ma większego rozmiaru. O, proszę bardzo, takie cargo. I Karolinka nic sobie nie wybrała, bo nic się jej nie spodobało. I ja, tak samo jak Julka, czarna sukienka. Dziewczyny, przeprowadziłyśmy dyskusję i postanowiłyśmy wam kupić te sukienki. Ale pod jednym warunkiem. Kupimy wam też po tej różowej. Która? Różowej. To jest takimi zwiciętymi ramionkami. A, one są dobre. O, no to dobra, to ty masz czarną, a ty? Artystka. Oddaj sukienkę. Artystki właśnie się wybierają do Empika. Zobaczmy, co tutaj nowego jest. Tutaj jeszcze nie byłam. Zobaczmy tutaj, co tutaj jest. Okej, gdzie idziemy? Na najważniejszy dział. Czyli? Tam, gdzie artystki chodzą. Nowe zestawy dwustronnych kopików. Zobaczmy tutaj dalej, co tutaj jest, co tutaj jest. Co? O, jakie małe! Wiesz co? Wiesz, czego ja szukam? Ja szukam brązowych kart. Brązowy taki zeszyt z kartkami. Jura, gdzie my teraz wchodzimy? Pizzeria. Powiedz głośniej. Pizzeria. Szkoda, że to jest sklep tylko dla dorosłych, bo zobaczcie. Nieprawda. Może masz i krzeskę, to będzie dla ciebie. Okej, okay, jakbym ja do tego kupiła pasek, to by było okej. Okay. Zobacz. Ale wiecie co, na razie zostawimy i zobaczymy. Może znajdę coś lepszego.